Dzień dobry. Witam Państwa na webinarium programu Wspólnoty Notatki Twórcze o Kulturze Okolicy. Bardzo mi miło powitać nasze dzisiejsze prelegentki. Właściwie najpierw może się przedstawię. Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec. Pracuję w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jestem koordynatorką projektów czytelniczych, w tym najbardziej znanego Noc Bibliotek. Prowadzę różne działania w bibliotekach społeczno-artystyczne, społeczno-twórcze lub czytelnicze w innych instytucjach. Jest ze mną ekspertka edukacyjna Centrum Edukacji Obywatelskiej Ola Jankowiak oraz nasza główna gościni, nasza ekspertka Edyta Ołdak, artystka przede wszystkim, wspaniała graficzka, artystka, edukatorka w zakresie edukacji kulturowej, ale też sztuki i działań z pogranicza różnych dyscyplin, przede wszystkim sztuki i działań społecznych, ale też autorka takich często niekonwencjonalnych, bardzo odkrywczych z różnych powodów działań. Także bardzo się cieszymy, że Edyta jest dzisiaj z nami i poprowadzi dla Państwa główną część tego spotkania. Ja na początku powiem krótko o samym projekcie. Większość zobaczycie Państwo na slajdach. Później Ola przedstawi już możliwe do wykorzystania liczne materiały edukacyjne, które powstały w tym naszym działaniu. Natomiast Edyta już bardzo konkretnie opowie o przykładach działań, pomysłach i też zacznie od tego, jak w ogóle zdiagnozować kulturę, swoje zasoby w kultury lokalnej. Brzmi to trochę może ograniczająco, po prostu absolutnie nie czujmy się ograniczeni w żadnym zakresie. Po prostu to, co wokół nas, jak możemy uczestniczyć w tym w pełni twórczo, nie tylko odbierać, ale i współtworzyć. Zależy nam na tym, żeby włączyć do tego młodych ludzi i żeby te działania odbywały się w bibliotekach. To są takie dwa konkrety, których chcielibyśmy się trzymać, a cała reszta zależy od Was, od tego, co uznacie za warte uwagi i za warte udziału. Jeszcze o samych wspólnotach. Wspólnoty to kreatywne działania zespołów projektowych w bibliotekach w całej Polsce. Chodzi o to, żeby przyjrzeć się lokalnemu dziedzictwu, często nieoczywistym, właśnie bardzo nam na tym zależy, tym nieoczywistym zasobom, nieoczywistemu dziedzictwu. To może być język, to może być nazwa miejscowości, to może być oczywiście postać, osoba, jakiś obiekt, coś niematerialnego. Mogą to być też takie często niedoceniane produkty, rzeczy na przykład związane z wytworami fabryk lokalnych, które po prostu uznajemy za, mamy je w domach, a jakby nie czujemy, że to jest coś, co powinno być włączone jakby do oficjalnego obiegu kultury, a zdecydowanie powinno, a nawet już czasami wręcz zostało docenione, a na przykład my jeszcze lokalnie nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, a to my mamy właśnie te historie, my mamy tych ludzi, którzy to pamiętają i my mamy te zasoby. Działanie polega na tym, jak już jakby rozpoznamy, jak zespół projektowy rozpozna te zasoby i zdecyduje, nad czym chce pracować, czym się chce głębiej zająć. Państwo jako bibliotekarze prowadzicie taki warsztat, taki właściwie otwierający głowy z inspiracjami, trochę integracyjny, i tu mamy bardzo dużo pomysłów i wsparcia w tym zakresie. A następnie z wykorzystaniem metody projektu, ale niekoniecznie. My oczywiście tutaj jako Centrum Edukacji Obywatelskiej mamy bardzo dużo takich materiałów i wsparcia w tym zakresie. Sama jestem autorką jednej publikacji na temat metody projektu. Chyba każdy z nas jakby w CEO coś wokół metody projektu robił merytorycznie, bo to jest bardzo sprawdzona i świetna metoda do tego, żeby od pomysłu do efektu to doprowadzić, ale nie jest to wymagane, żeby to zawsze było w pełnym, jakby z licznymi krokami, prawda, zgodnie z tym schematem. Natomiast zależy nam na tym, żeby odbyły się co najmniej dwa spotkania. Jedno właśnie takie łączące jakby ludzi, którzy chcą coś wspólnie zrobić, a drugie, gdzie już jakby odbędzie się ta twórcza praca. Oczywiście liczymy na to, że tych spotkań będzie więcej i że te efekty będą na tyle możliwe do pokazania, że będzie to też szansa na spotkanie z lokalną społecznością, na pokazanie i zespołu projektowego, i tego, co udało się zrobić w formie takiego wspólnego świętowania w bibliotece czy wokół niej.
Tutaj się z nami witają kolejne biblioteki, bardzo, bardzo mi miło. Ja tylko jeszcze powiem, że myślę, że część z Państwa, a nawet może prawie wszyscy, bierzecie udział w Nocy Bibliotek i powiem, że mamy tutaj we wspólnotach też takie wspaniałe narzędzie, czyli mapę Polski interaktywną, gdzie efekty będziecie Państwo mogli pokazać właśnie, dodając je do swoich wizytówek, do swoich kont, więc ta mapa wspólnot będzie na koniec też, mam nadzieję, pełna takich nieoczywistych, wartościowych punktów związanych z kulturą lokalną. Dziękuję bardzo, nie będę już przedłużać. Teraz oddam głos Oli, która opowie o materiałach, tak jak zapowiedziałam, a następnie przejdziemy do głównej części webinaru, czyli spotkania z Edytą Ołdak. Dziękuję bardzo. Dobrze, więc jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, ja na start zachęcę Was do odpowiedzi na pytanie, czym jest dla Was lokalność. I wkleję teraz na czacie link do Menti, gdzie możecie uzupełnić swoje odpowiedzi i na koniec sobie zerkniemy, co tam wyszło. Także serdecznie Was zachęcam. I teraz krótko opowiem o tym, co już udało nam się zgromadzić i przygotować w ramach właśnie lokalności w bibliotece. Mamy na przykład tekst Zadbaj o lokalność w bibliotece. To jest wpis na naszej stronie, w którym znajdziecie krótkie wprowadzenia w ten temat, właśnie działań związanych z lokalnością, ale też mnóstwo inspiracji i zbiór przydatnych linków, z których możecie korzystać, które pomogą Wam w realizacji działań związanych z lokalnością. I też, słuchajcie, wkleję ten link może szybko jeszcze, bo wszystkie kolejne inspiracje, które będę Wam pokazywać, są właśnie w tym naszym wpisie tutaj. Więc to tutaj i już wracam do udostępniania. Także tu znajdziecie wszystkie inspiracje, które teraz będę przytaczać. I krótko opowiem o kilku z nich, żeby właśnie Wam zobrazować, co możecie tam znaleźć. Mamy na przykład przepis na diagnozę, czyli Poznaj młodych i środowisko lokalne. To jest publikacja, która tematycznie dzisiaj właśnie jest bliska temu, co będziemy mówić. Diagnoza to pierwszy krok, który podejmujemy, jeśli chcemy działać z lokalną historią i kulturą. Dziś o młodych ludziach właśnie. Zachęcam Was, aby po tym spotkaniu, po tym webinarium, wrócić sobie jeszcze do tej publikacji. A żeby nie zamykać się tylko i wyłącznie na dzieciach i młodzieży, to mamy też webinaria o diagnozie, takie bardziej uniwersalne, ogólne. Materiały powstały we współpracy z pracownią etnograficzną i bardzo serdecznie polecam, żeby sobie zajrzeć jeszcze do tych webinariów. Sama diagnoza, jak i realizacja, tak jak wspominała też Kasia na początku, to procesy, w których jako metody można wykorzystać różne twórcze działania, także oparte na sztuce. I tutaj przytoczyłam kilka inspiracji, kilka pomysłów, które też znajdziecie właśnie w tym naszym wpisie. Są tu na przykład pomysły na to, jak można tworzyć diagnozę z młodszymi osobami, na przykład poprzez kolaż, może też to być mapa. Jest tu na przykład pomysł na ćwiczenie, które poprzez historię przedmiotów możecie opowiedzieć o historii swojej lokalności. Super jest też publikacja 10 sposobów na twórcze działania wokół historii lokalnych. Mamy też dużo treści o archiwach lokalnych. Polecam Wam też bardzo Centrum Archiwistyki Społecznej, gdzie znajdziecie też scenariusze lekcji, a o samej archiwistyce cyfrowej mamy też osobne webinaria, także zachęcam Was, wszystkie linki są tam, gdzie podałam. I tutaj może jeszcze chwilkę o samej grupie, z którą możecie pracować. Osoby korzystające z biblioteki to bardzo różnorodna grupa i o tym, jak być czujną i otwartą na tę grupę, możecie przeczytać i posłuchać w naszych webinariach również. Różnorodność kulturowa to nie jest tylko pochodzenie z różnych krajów, ale różne
nasze zachowania czy doświadczenia, także to jak odpowiadać na te różnorodne potrzeby właśnie w tych materiałach możecie znaleźć. I też inspiracja o tym, jak duża biblioteka ma potencjał właśnie integracji tych różnorodnych grup. Serdecznie, serdecznie polecam. I tak już na koniec, gdy już właśnie sobie przejdziecie przez te wszystkie różne inspiracje i będziecie gotowi, żeby zacząć działać, to polecam jeszcze krótki film Aktywizowanie społeczności lokalnej, którego autorką jest Edyta Ołdak, nasza dzisiejsza gościni. I tak w ten oto sposób sprytnie przejdę już do Ciebie, Edyto, oddam Ci głos, już nie będę Cię przedstawiać, bo to zrobiła Kasia. Także ja kończę udostępnianie. W razie czego jeszcze tutaj jest do nas kontakt. Zaraz też wkleję na kontakt. I oddaję Ci, Edyto, głos. Dziękuję bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja też przygotowałam prezentację, która mam nadzieję właśnie pomoże nam ustrukturyzować moją wypowiedź, a chciałam dzisiaj Państwa przeprowadzić, może najpierw przez trochę teorii, ale potem obiecuję, że będzie wiele praktyki. Znaczy przygotowałam dla Państwa, wydaje mi się, że 11 dość interesujących przykładów na to, w jaki sposób odnaleźć lokalne dziedzictwo i jak je twórczo przełożyć na język sztuki. Przy czym właśnie zależało mi bardzo na tym, żeby to były działania, po pierwsze, które dobrze znam, zazwyczaj w 10 przypadkach są to działania po prostu przeze mnie zrealizowane wraz ze stowarzyszeniem z siedzibą w Warszawie, w którym przez 11-12 lat prowadziłam projekty. W zasadzie jeden tylko jest takim przykładem zewnętrznym, ale też, żeby właśnie pokazać różne działania i różne narzędzia twórczej ekspresji, że w zasadzie całe pole sztuki współczesnej to jest pole współczesnych praktyk artystycznych. I wcale nie musimy malować, robić filmów, żeby wypowiadać się artystycznie, bo w zasadzie możemy zagrać z przestrzenią, możemy umieścić coś w tej przestrzeni, możemy przeprowadzić jakieś interesujące spotkanie i będzie to już działanie paraspołeczne, paramuzealne, czy takie właśnie z pogranicza współczesnych praktyk artystycznych. Ja przygotowałam też właśnie na podstawie wspomnianej już przez Ciebie, Ola, prezentacji i takiego poradnika stworzonego przez pracownię etnograficzną właśnie takie przystanki czy takie poszczególne etapy, schemat postępowania w przypadku realizacji badania. To badanie jest konieczne do tego, żeby właśnie mieć ten namysł nad przyczyną w zasadzie, dla której chcemy i powodem, dla którego chcemy działać. Artysta, twórca i w ogóle młody człowiek również musi mieć powód, dla którego ma zadziałać. Jeśli tego powodu nie ma, jeśli tego powodu nie czuje, trudno będzie zaangażować kogokolwiek do działania. Powód jest bardzo istotny. I za chwilę sobie przejdziemy przez poszczególne etapy takiego postępowania. Chciałabym tutaj teraz z lotu ptaka na nie spojrzeć. To jest powiedzmy 7 punktów, w których właśnie ten namysł możemy, podczas których, jeśli przejdziemy przez te punkty, to osiągniemy właśnie namysł nad tą naszą przestrzenią. I jest to też po to, żeby szukać nieoczywistych powiązań, bo bardzo często jest też tak, jak nie wiem, biorę udział w jakichś projektach jako osoba, która jest, nie wiem, mentorką albo osoba, która się przygląda jakimś procesom, to częstym takim, nie wiem czy błędem, bo to nie ma co rozpatrywać w kategorii błędu, ale częstą taką praktyką i właśnie tutaj trzeba byłoby się zastanowić, czy to jest praktyka dobra, jest sięganie po prostu po znane dziedzictwo jakiegoś miejsca. Dajmy na to Legionowo
To miejsce, w którym wykopano ślady kultury przeworskiej w dokonaniach archeologicznych, które miały miejsce chyba na początku XXI wieku, w pierwszej dekadzie XXI wieku. To jest rzecz, z której Legionowo słynie. Legionowo słynie również z słynnych. Słynnego batalionu balonowego. I myślę, że jeszcze, nie wiem, jedna rzecz może mogłaby się znaleźć, i to są takie ikony tego, z czego słynie to miasto. I bardzo często po prostu sięga się po te ikony, nie drążąc, nie szukając czegoś poza tymi głównymi tematami. To ja Wam właśnie pokażę na dzisiejszym przykładzie taki schemat postępowania, który na warsztatach, które prowadziłam w zeszłym tygodniu, doprowadził nas w zasadzie, albo może nas doprowadzić, bo jesteśmy na jakimś takim początku, pierwszym etapie naszego działania, że może nas doprowadzić do sięgnięcia po zupełnie inne tematy, do tej pory nie podejmowane. Pierwsze to jest cel, problem badawczy, czyli co my chcemy, jaki obszar chcemy zbadać, jaki obszar nas interesuje. To jest bardzo ważne, żeby właśnie nie wychodzić od konkretnej historii Legionowa, tylko po prostu wyjść od konkretnego obszaru i też szukać w zasadzie nie tak bardzo szeroko, bo szeroki temat historii też bardzo często nam zawęża perspektywę. Powiedzmy, że nakładamy na każdy cel czy problem badawczy soczewkę historii. Ja potem powiem Wam, w jaki sposób my to zrobiliśmy na warsztatach w Legionowskiej Bibliotece. Soczewka historii towarzyszyła nam przy opracowywaniu każdego celu badawczego, każdego problemu badawczego, ale historia sama w sobie nie była problemem badawczym. Problem badawczy fajnie jest zbudować wokół jakiegoś tematu. Czyli na przykład jakiś temat z zachowania społeczeństwa, z zachowania, z praktyk po prostu kulturowych, z praktyk, jakie są zaobserwowane. I bardzo często po prostu, jeśli zaczynamy się przyglądać tak krytycznie rzeczywistości, to może się okazać, że jakaś praktyka postępowania jest bardzo charakterystyczna akurat dla tej społeczności. Ja potem Wam opowiem o takim projekcie zrealizowanym w Szydłowcu, gdzie właśnie praktyka społeczna była źródłem inspiracji. W Szydłowcu społeczność realizuje takie projekty tuningowania samochodów. Tuningują samochody i też grupowo słuchają muzyki. Jest w zasadzie to cały taki nurt społeczny, nurt kulturowy, który zogniskował się wokół tematu tuningowania pojazdów. Nagle się okazuje, że to może być źródłem inspiracji. Więc jeśli my przyjmiemy właśnie rolę badaczy i przyjrzymy się właśnie praktykom kulturowym, praktykom spędzania czasu wolnego, może się nagle okazać, że wychwycimy coś bardzo charakterystycznego dla danej miejscowości. Bo to jest po prostu szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego zaszło dane zjawisko, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I w zasadzie cała ta praktyka, którą my możemy zrealizować w bibliotece i zaprosić do tej praktyki młodzież albo dzieci, jest taką umiejętnością patrzenia na świat, zadawania pytań i szukania odpowiedzi, i to już samo w sobie jest twórcze. Czyli chciałabym też Wam powiedzieć i namówić Was do tego, że twórczością wcale właśnie nie jest projekt artystyczny, tylko twórczością jest już krytyczna ocena rzeczywistości. Ja kiedyś w rozmowie z dyrektorem Krakowskiego Muzeum Etnograficznego, dyrektor Krakowskiego Muzeum Etnograficznego zdradził mi taką wspaniałą, taki wspaniały swój projekt, który polegał na tym, że wyszedł z młodzieżą z Kazimierza
Taką młodzieżą chyba z jakiegoś ośrodka socjoterapeutycznego, czyli młodzieżą, o której mówi się, że jest młodzieżą trudną albo młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I zapytał ich, co oni lubią najbardziej robić. I oni powiedzieli, że lubią chodzić do galerii. Handlowej oczywiście. Znaczy nie wiem, czy oczywiście, przepraszam, chodzić do galerii handlowej. Więc ten mądry nauczyciel po prostu poszedł z nimi do tej galerii handlowej, czyli zrealizował coś, co oni lubią, tylko poszedł z innym zupełnie zamiarem i do tego ich namówił, żeby oni popatrzyli na osoby, które tam przychodzą, kupujące, sprzedające, właśnie trochę jak antropolog albo etnograf patrzy, czyli dokonały pewnego rodzaju badania socjologicznego. Poznały jakąś tematykę, po co tam ludzie przychodzą, czy dana przestrzeń publiczna jest bezpieczna, kto korzysta z tej przestrzeni galerii handlowej, i tak dalej, i tak dalej. Więc namawiam Was do tego, żeby właśnie na ten problem badawczy spojrzeć tak właśnie jako coś, co jest istotne do dalszych badań i co jest istotne z punktu widzenia powodzenia danego projektu, bo my zachęcimy młodzież i dzieci do czegoś, co wyjdzie od nich i do czegoś, co po prostu ich zwyczajnie w świecie interesuje. Potem oczywiście gdzieś uszczegóławiamy tą naszą diagnozę, to znaczy zastanawiamy się w obszarze tego naszego celu badawczego, w obszarze naszego terenu, który chcemy badać, co nas tak na dobrą sprawę interesuje. Jeśli badamy praktyki zakupowe, to musimy sobie postawić takie bardzo konkretne pytania badawcze. Czego chcemy się dowiedzieć? Czy jak często ludzie kupują, czy jak dużo ludzie kupują? To są szczegółowe pytania dotyczące już potem samego badania, ale też to są takie szczegółowe pytania, czego my chcemy się bardzo konkretnie dowiedzieć, bo my no, czegoś tam szukamy w tym obszarze. Może chcemy poznać historię zakupów, historię kupowania. Może chcemy poznać miejsca, w których nie wiem, w danej społeczności kupowano, praktyki zakupowe i tak dalej, i tak dalej. Więc te szczegółowe pytania są bardzo istotne, bo one nas nakierują także na przeszłość, także na historię, czyli pozwolą nam ten problem badawczy, ten cel badawczy właśnie w takim szerokim kontekście go nazwać, go określić. Te pytania muszą być sformułowane takim precyzyjnym językiem, językiem czytelnym, językiem zrozumiałym. Muszą one dotyczyć konkretnych informacji, bo to jest po prostu bardzo ważne potem podczas rozmowy z respondentami, rozmowy z osobami, z którymi będziemy właśnie rozmawiać, żeby te pytania były jasne i precyzyjne. Zanim wybierzemy narzędzia badawcze, bo o narzędziach też jeszcze powiem trochę więcej w drugiej z trzech części naszego spotkania, to ważne jest znalezienie, określenie tego miejsca do przeprowadzenia badania. Czy my chcemy rozmawiać z całym przekrojem społecznym? A jeśli tak, to w jaki sposób wybierzemy te osoby, które są przedstawicielami i przedstawicielkami tego przekroju społecznego? To jest też bardzo interesujące porozmawiać z młodzieżą, dziećmi właśnie o tych reprezentantach społeczeństwa, bo to też już od razu skłania do tego, żeby w jakiś sposób twórczo podejść do modelu społecznego, prawda? No, w społeczeństwie mamy dzieci. W społeczeństwie mamy młodzież, mamy też osoby starsze, mamy też seniorów, seniorki, mamy osoby wykształcone, ale też osoby wykonujące proste zawody. Oczywiście tutaj też trzeba by było bardzo uważać, żeby nie ocierać się o jakiś pejoratywny klasizm, bo tak mogłoby to zabrzmieć, ale po prostu
żeby szukać całego przekroju społecznego albo zdecydować się na przykład tylko dwie grupy wiekowe. Jeśli uważamy, że to coś wniesie do naszego badania. Jest też taka możliwość, żeby zadawać pytania losowo, czyli wcześniej nie zastanawiamy się, czy chcemy dotrzeć do osób starszych albo tylko i wyłącznie do młodzieży, tylko po prostu idziemy na bazar. Przypadkowo spotykane osoby pytamy, przy czym oczywiście fajnie jest potem zapisać, kogo pytaliśmy, po to, żeby no, mieć właśnie taką pełną wizję i pełen obraz grupy z próby badawczej, z naszej próby badawczej. Zanim w ogóle zaczniemy takie rozmowy z mieszkańcami, warto jest sprawdzić, czy wszystko działa. Często się okazuje, że jakieś pytanie wcale nie jest zrozumiałe, coś jest może niejasne, coś po prostu może nie zadziałać, bo jakieś właśnie pytanie może być nieoczywiste. Także pilotaż, a pilotaż zazwyczaj po prostu no jest taką pierwszym naleśnikiem, czyli próbą. Dokładnie w określonym miejscu, które wcześniej określiliśmy, idziemy z tymi pytaniami i sprawdzamy, czy one faktycznie działają. I bardzo często ten pilotaż jest pomijany. A ja bym właśnie chciała Was namówić do tego, żeby ten pilotaż był faktycznie częścią, bardzo, bardzo integralną częścią schematu postępowania, czyli naszego badania, bo on naprawdę wiele można mu zmysłowić, jest takim prototypem, takim user experience i może też nam pomóc do tego, żeby jeszcze bardziej dopracować nasze badanie. Samo przeprowadzenie badania jest po prostu już zgodne z naszym harmonogramem i z naszą wizją, z naszymi założeniami, zgodne z wizją tego, jak ono ma przebiegać i przy użyciu tych narzędzi, które sobie zaplanowaliśmy. No i potem w zasadzie szósty i siódmy punkt to już jest punkt zbierania danych, który jest też bardzo istotny, bo to jest taka nasza refleksja. Tutaj gdzieś to jest ten moment, w którym tak jak od tego pierwszego przystanku, czyli problemu badawczego, tak i od tej interpretacji bardzo zależy potem dalszy schemat postępowania, potem dalszy projekt, bo to w jaki sposób my zinterpretujemy, na co my się nastawimy, jest bardzo ważne potem do dalszej pracy. Bardzo ważne jest, żeby opracować te wyniki w postaci raportu, czyli no w zasadzie krótkiego streszczenia tego, do jakich wniosków doszliśmy, co nas zainspirowało, co było właśnie tym, na co zwróciliśmy uwagę. Myślę, że w sieci jest sporo takich przykładów czy formatek do zrobienia raportu. Ja w tej chwili mi się przypomina taki jeden przykład. Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego były podawane narzędzia do ewaluacji i tam właśnie był taki krótki raport, który można było wypełniać i myślę, że to jest taka formatka, z której też z powodzeniem możemy skorzystać, bo tam była mowa o tym właśnie, kto był uczestnikiem i uczestniczką naszego projektu, naszego działania, jak to przebiegało, ale potem refleksja nad tym właśnie, co to nam dało i co tam jest takiego ciekawego, co mogłoby nam dalej posłużyć do pracy. Też zachęcam do tego, żeby te wyniki opracowywać w zasadzie w formie nawet czasami po prostu nagrania, jeśli nie macie czasu, możliwości na to, żeby usiąść i spisać to po prostu wystarczy się spotkać w gronie osób zaangażowanych. Fajnie jest mieć wcześniej agendę takiego spotkania, czyli po prostu w punktach,
określić, co się stanie na początku spotkania, co w środku, co na końcu, do czego dążymy i po prostu porozmawiać na poszczególne punkty tej agendy i wyciągnąć wnioski. Można to po prostu nagrać i to też jest fajna forma raportu. Spotkanie, nagranie, to jest coś, co myślę, że w czasach, w których gonimy i nie mamy czasu na pisanie, to spotkanie zawsze jest, wydaje mi się, że milsze. Z mojej perspektywy zawsze jest milsze niż siedzenie i pisanie. Druga część naszego spotkania, druga z trzech, będzie dotyczyła metod badawczych, czyli po prostu sposobów na rozwikłanie zagadki, jaką jest rzeczywistość, na przyglądanie się tej rzeczywistości. Oczywiście bardzo, bardzo ważnym narzędziem, o którym krążą już legendy, ale jest to narzędzie, które naprawdę warto jest włączyć do swojego badania, są ankiety. Oczywiście nie należy przesadzać z ilością pytań w ankietach, nie należy przesadzać też właśnie z takim twardym, sztywnym trzymaniem się właśnie jakiejś wizji, która nam wyszła po podsumowaniu tych ankiet, bo żeby ankieta była taka w miarę właśnie odzwierciedlała po prostu autentyczny obraz jakiegoś tematu, no to myślę, że powinna się zaczynać od 120 rekordów, od 120 osób, którzy odpowiedzą nam na to pytanie, po to, żeby można było no, faktycznie mówić o jakimś kształtowaniu się obrazu. Na pewno bym odradzała, jeśli wiemy, że nie jesteśmy w stanie opracować powiedzmy 120 wyników, 120 ankiet w postaci właśnie odpowiedzi, potem to podsumować, potem wyciągnąć z tego wnioski, to raczej bym odradzała ankiety, bo ankieta jest taką ilościową metodą zbierania danych. Ona zadziała w momencie, kiedy faktycznie te dane zbierzemy od jak największej liczby osób, co bardzo często po prostu jest niemożliwe, bo nie dysponujemy takim czasem, takimi zasobami. I tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj pokazuję też taką metodę kuponu wydzierankowego. To, co widzicie Państwo po prawej stronie, to jest taka mniej tradycyjna ankieta. Wyobraźmy sobie, że to jest format A4. Przecinamy go na pół i ta połowa tego, co Państwo widzicie, to jest kupon wydzierankowy. W jaki sposób działa kupon wydzierankowy? Ja może teraz to powiększę, zaraz nie. Powiększę. Mamy pytania i odpowiedzi, które są przy brzegu kartki, prawda? I przy każdej odpowiedzi jest zaznaczone miejsce, które trzeba przedrzeć w momencie, kiedy tą odpowiedź się wybiera. Jest to taka bardziej angażująca, szybka metoda, w której nie potrzebujesz długopisu, w której też właśnie osoba odpowiadająca ma tą frajdę, bo to też bardzo często o to chodzi, żeby osoba, która odpowiada, czuła, że to jest zabawa i czuła z tego frajdę. Jak dasz długą ankietę na dwóch stronach, albo co najgorzej, na trzech albo czterech stronach formatu A4 i dasz długopis w rękę, to bardzo często może się okazać, że po prostu nie będziesz miał takiego sukcesu, bo osoby nie będą chciały odpowiadać. A taka właśnie forma luźna, właśnie kupon wydzierankowy taki sukces jest w stanie zagwarantować. Wywiady są wspaniałą formą zbierania informacji i tutaj na tym środkowym zdjęciu widzimy młodą badaczkę, pewnie antropolożkę, etnografkę, która pojechała w teren, bo te wywiady zazwyczaj towarzyszą badaniom terenowym, czyli jak sama nazwa wskazuje, wyjeżdżamy w teren, czyli w takie miejsce, któremu się przyglądamy, czyli idziemy na ulicę, idziemy na rynek,
Idziemy na peron stacji kolejowej i pytamy. Także wywiady są bardzo fajną formą takiego jakościowego badania, czyli takiego badania, w której zbieramy informacje. I tutaj właśnie wcale nie chodzi o ilość, tak jak w przypadku ankiety, tylko o jakość tych wywiadów. Bo jeśli znajdziemy wspaniałego rozmówcę, który opowie nam o czymś niezwykle interesującym z danego zagadnienia, to już potem możemy ten temat zgłębiać, na przykład poprzez szukanie w literaturze, poprzez pytanie innych osób, ale właśnie wyłapanie czegoś interesującego. Tak na dobrą sprawę, jeśli będziemy mieć szczęście, może się trafić nam przy pierwszym wywiadzie. Oczywiście zachęcam do tego, żeby tych wywiadów zrobić kilkanaście, ale na pewno to nie jest tak, że musimy ich robić tak dużo jak ankiet. Spacer badawczy to jest taka metoda, w której my po prostu otwieramy się na rzeczywistość. Ja znam różne metody spaceru badawczego. Można wziąć aparat fotograficzny, ale wtedy oczywiście rejestruje się pewne rzeczy, ale też wiele rzeczy mi osobiście umyka w momencie, kiedy mam aparat. To też zależy od tego, no, każdy osobiście musi to narzędzie poczuć i musi się też w tym narzędziu odnaleźć. Jak ja zaczynam fotografować, to mniej jestem wrażliwa na otaczającą rzeczywistość. Skupiam się na zdjęciu tego, co robię. A być może umykają, mam takie wrażenie, że umykają mi rzeczy, które się dzieją dookoła. Więc ja na przykład bardzo lubię chodzić bez niczego. Ani kartki nie mam, ani długopisu, ani aparatu, tylko chodzę i obserwuję i notuję to w swojej głowie, która oczywiście jest zawodna, ale faktycznie można wtedy trafić na coś unikalnego. Co obserwujemy? Tkankę architektoniczną, tkankę społeczną, tkankę przyrodniczą, po prostu wiele aspektów różnych działalności człowieka, okolicy miasta. Co oceniamy? Jak przebiega granica między strefą publiczną a strefą prywatną, na przykład? W jaki sposób ludzie oswajają swoją przestrzeń miasta, na przykład, i adaptują tą przestrzeń miasta do swoich potrzeb? Takie bardzo ciekawe badania niezwykłego socjologa Marka Krajewskiego, profesora Marka Krajewskiego z Poznania. To właśnie były badania, których nie było żadnych ankiet, nie było żadnych wywiadów, a był tylko i wyłącznie spacer, akurat w tym przypadku z aparatem, podczas którego właśnie fotografowano sposoby, w jakich ludzie adaptują ze staną rzeczywistość do tego, żeby przebywać wspólnie. Czyli te wszystkie przestawione w parku ławeczki, te wszystkie siedziska zaaranżowane z jakichś dawnych, nie wiem, ze skrzynek po jabłkach i tak dalej, i tak dalej. To było elementem właśnie obserwacji i wyciągania wniosków w postaci, no właśnie, potrzeby gromadzenia się i tak dalej, i tak dalej. Spotkania eksperckie są oczywiście też bardzo fajną formułą. Spotkania eksperckie, panele delfickie, różne są nazwy do tej metody badawczej, ale chodzi głównie w niej o to, że my zapraszamy ekspertów i zadajemy pytania dotyczące danego zagadnienia. Jeśli na przykład chcemy zbadać, przyrodę w danej okolicy, bo czujemy, intuicja nam podpowiada, że w tej przyrodzie może się czaić niezwykła inspiracja. To zapraszamy specjalistów, którzy na ten temat dużo wiedzą i po prostu poprowadzimy z nimi rozmowę. Analiza danych źródłowych jest w zasadzie niezbędnym elementem każdego badania i ja Was zachęcam do tego, żeby właśnie sięgać do opracowań. Może być tak, że mieszkacie w miejscowości, w której nie ma stricte opracowań takich źródłowych, historycznych danej miejscowości, bo no, po prostu nikt tego do tej pory nie zrobił, bo nie wierzę, że w danej miejscowości nie działo się coś ciekawego. Ja dzisiaj rano, ja mieszkam w podwarszawskiej miejscowości Rajszew, która słynie z uprawy sałaty. W ogóle jest miejscowością nadwiślańską. Mamy wspaniałego historyka, który opisał naszego mieszkańca, który opisał
wiele z faktów historycznych tej miejscowości, często nawet niechlubnych, ponieważ to jest miejscowość poolenderska i wiele niemieckiej społeczności kolaborowało z nazistami podczas II wojny światowej. Akurat tak w tej miejscowości się niestety to przydarzyło, ale nie o tym. Ale dzisiaj z kolei znalazłam na stronie facebookowej, w grupie naszej Rajszewskiej informacje o karczmie, która stała w pewnym konkretnym, wskazanym przez badaczy miejscu i okazało się, że po prostu to pewien grzybiarz spotkał właśnie w lesie panów szukających metalu, którzy byli z koła historycznego i oni opowiedzieli o tej historii, więc w każdej miejscowości pewnie coś miało miejsce, tylko to jest nasza żyłka detektywistyczna albo czasem szczęście do tego, żeby do tych informacji dotrzeć. Ale też polecam szerszą literaturę, to znaczy jeśli zajmujemy się zagadnieniami związanymi na przykład z praktykami zakupowymi, to też zachęcam do tego, żeby właśnie sięgnąć do tej literatury, która w szerszym kontekście o tym mówi, niekoniecznie związana właśnie z waszą miejscowością, tylko tak ogólnie. No i ostatnie to są metody animacyjne. Metody animacyjne, czyli właśnie inny sposób zadania pytania. Też trochę po to, żeby zmobilizować rozmówcę do właśnie jakiegoś działania, do interakcji. To jest taka bardzo responsywna, fajna metoda, gdzie używamy włóczek, karteczek, piłeczek i tutaj widzimy po prawej stronie trzy kosze z mini boiskiem i oprócz tego, że każdy kosz odpowiada jakiejś odpowiedzi na zadane pytanie, to osoba odpowiadająca może się po prostu z elementami, poprzez element gry wrzucić piłkę do danego kosza i w ten sposób odpowiedzieć, ma z tego frajdę i jednocześnie daje nam obraz czegoś, co badamy. Tutaj jeszcze mamy taką metodę animacyjną właśnie za pomocą włóczki, którą też ostatnio stosowałam w Wawerskim Centrum Kultury. Bardzo się sprawdziła, ludzie naprawdę chętnie odpowiadali. Po lewej stronie są, nie wiem, pytania, po prawej stronie są możliwe odpowiedzi i po prostu ludzie przyciągali włóczkę od pytania do możliwej odpowiedzi. Bardzo prosta metoda, czy po prostu metoda wrzucania jakichś korków, wykorzystania, nie wiem, ostatnio wykorzystywałam orzechy, których było bardzo dużo, bo była klęska urodzaju, obrodziło orzechowce w niesamowitą ilość orzechów, które właśnie użyliśmy do takiego głosowania. I tutaj podzielę się z Wami właśnie warsztatami, które prowadziłam bodajże w piątek zeszłego tygodnia i dzięki też takiej mądrości pedagoga, który przyszedł z tą klasą, w zasadzie bardzo jestem zadowolona z efektów tego warsztatu, bo naszym celem warsztatowym było właśnie znalezienie jakiejś historii z lokalnej, z miejsca właśnie z Legionowa, jakiejś historii, wokół której będziemy budować projekt. Projekt, właśnie metodą projektu, jakieś działanie artystyczne, działanie społeczne. I właśnie początek tej pracy był bardzo interesujący, dlatego że przeszliśmy przez poszczególne właśnie etapy, czym jest badanie, po co ono nam, co ono nam daje, jakie są metody badawcze, a potem właśnie w poszukiwaniu celu badawczego, ten mądry pedagog, który przyszedł z klasą, zadał to pytanie w taki sposób. Słuchajcie, co was kręci? Co chcielibyście zbadać? Jakiemu tematowi? Czyli że zupełnie nie, wiecie, nie wychodził od Legionowa, nie wyszliśmy, bo ja też moją intencją też dokładnie to było. Nie wyszliśmy od Legionowa, od historii, którą my znamy, bo my doskonale znamy, z czego słynie Legionowo, znamy trochę tą historię, tylko my wyszliśmy
zupełnie po prostu od rzeczy, które ich interesują, co oni chcieliby zbadać. I nagle okazało się, że chcą zbadać produkcję i dystrybucję żywności dawniej i dziś. I nagle się okazuje, że to jest temat bardzo aktualny i super świetny w kontekście bazaru legionowskiego, który jest jednym z najsłynniejszych bazarów w całym powiecie. Jak nie wiem, czy po prostu nie w Otulinie Warszawskiej. Naprawdę miejsce prześwietne. I w ogóle sama historia tego bazaru skłania do poszukiwania nowych tematów, być może nowych postaci, być może nowych praktyk zakupowych. Temat rzeka. Jeśli dalej się nim zajmiemy, czuję, że z tego tematu wyłowimy wiele interesujących zagadnień. Kino w Legionowie było takim tematem, i to też bardzo jest fajne w kontekście faktycznie kina, które było, którego już nie ma. Nowe powstało, to jest kino Helios w Legionowie, które cieszy się popularnością, ale też właśnie skłania do takich rozmyślań, co z tym dawnym kinem. I właśnie fantastyczne były pytania badawcze, które sobie zadawały dzieci, czy zadawała młodzież, bo to były pytania badawcze o to, co dawniej oglądano, czy kino było pretekstem do spędzania czasu wolnego, jeśli tak, to jak często, i tak dalej, i tak dalej. I ocieramy się nie tylko o zbadanie bardzo konkretnego budynku, jakim było kino legionowskie, ale także o sposób odbierania kinematografii jako rozrywki i o sposób spędzania czasu wolnego młodzieży legionowskiej, czy w ogóle społeczności legionowa. Sport w Legionowie dawniej i dziś okazuje, że jest to temat po prostu niezwykle aktualny, dlatego że Legionowo słynie z drużyny siatkarskiej, która osiąga niezwykłe wyniki i jest taką dumą tej miejscowości. I to jest też bardzo fajne, że właśnie mamy ten współczesny kontekst sportu, z którego absolutnie Legionowo jest dumne. I właśnie szukamy jakiegoś linku z przyszłością sportu w Legionowie. Tutaj dostałam zapewnienie, że będą właśnie przeglądane kroniki sportowe, świetnym źródłem wiedzy historycznej i takiej wiedzy badawczej. Dostałam zapewnienie, że będą prowadzone wywiady z takimi już sędziwymi i starszymi trenerami i trenerkami właśnie z Legionowa. I już w zasadzie są takie pierwsze gdzieś tam doniesienia, że odkryto taki temat przepraszam chwilę, przepraszam, bo ja prowadzę webinar. Także ja bardzo proszę. Przepraszam, ja korzystam w tej chwili z uprzejmości. Ja korzystam w tej chwili z uprzejmości Śródmiejskiego Domu Kultury. Przepraszam, bo ja prowadzę webinar i ja potrzebuję tutaj być sama. Chyba, że zrobimy przerwę. Przepraszam najmocniej, byłam zapewniona, że w tym miejscu będę sama. A teraz tutaj panowie będą wnosić pianino. Mam nadzieję, że uda nam się dokończyć nasze spotkanie. Czy kolejnym takim tematem było temat dbania o zdrowie, w ogóle praktyki dbania o zdrowie, co też w kontekście w ogóle współczesnego zachowania, właśnie bardziej prewencji, mniej leczenia i w ogóle takich trendów, tendencji, które są obecne właśnie we współczesnych trendach, to było bardzo adekwatne i to było również bardzo, bardzo adekwatne w kontekście szpitala wojskowego, który został niedawno otwarty w Legionowie, który jest też wielkim wydarzeniem dla społeczności Legionowa. I teraz przechodzimy już do trzeciego, ostatniego etapu naszego spotkania.
w jaki sposób właśnie przenieść tą diagnozę na projekt. I podam Państwu właśnie chyba 11 przykładów takiej diagnozy, która właśnie nie była wcale taką oczywistą diagnozą. Część to będą rzeczy, które być może sięgały do dziedzictwa historycznego, ale część była takimi projektami, które sięgały do współczesnego dziedzictwa. To jest miejscowość w Kujawsko-Pomorskim, miejscowość Mursk. Mursk i Ładne to są dwie wsie po dwóch stronach tej samej ulicy. Tą bramę, którą tutaj Państwo widzicie, to jest brama cmentarza ewangelickiego, bo ta miejscowość, tak jak i zresztą moja miejscowość Rajszew, o którym wspominałam, to miejscowość poolenderska z tradycjami Olendrów, czyli przybyszów z Flandrii i Niderlandów, którzy w XV i XVI już wieku przybywali na te tereny, szukając wolności religijnej, wolności osobistej. I ta właśnie ta, ten fakt skłonił nas do pewnego działania artystycznego, który powiązaliśmy jeszcze z inną potrzebą mieszkańców i mieszkanek. Mianowicie była to potrzeba placu zabaw. To jest wieś, w której nie ma takiej przestrzeni rekreacyjnej, nie było, przynajmniej wtedy, w 2013 roku, takiego miejsca, w którym dzieci mogłyby spędzać czas. I powstał pomysł placu zabaw, czyli właśnie wychodzenie naprzeciw takim bardzo, bardzo konkretnej potrzeby infrastrukturalnej. Plac zabaw oparty na wodzie, którego głównym motywem była woda i holenderski sposób zagospodarowywania przestrzeni. Wszelkie sprzęty, które tam powstały, nawiązywały do holenderskiej ulicówki, do holenderskich sposobów właśnie umieszczania, gospodarowania, organizowania przestrzennego podwórka. Jednocześnie przypominały o Holendrach i ta woda, która w zasadzie była takim pretekstem, dla którego Holendrzy osiedlali się wzdłuż żyznych brzegów Wisły, też grała tutaj pierwsze skrzypce. Drugim takim tematem, który został podjęty właśnie przez Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, to były dawne gry i zabawy. Projekt odbywał się w miejscowości Czeremcha na Podlasiu i to była miejscowość, w którym właśnie no, pewnie ktoś mógłby powiedzieć, czy ja mam stąd wyjść? Przepraszam, tak? Nie? Tak. Tak, przenieść. Dobrze. Przepraszam Państwa najmocniej. Ja w takim razie teraz się będę przenosiła. Tak, tak, tak. Już się przenoszę. Jednocześnie cały czas kontynuując. Tak, to moje. Miejscowość Podlaska, Podlasie i właśnie stare gry i zabawy, które były głównym elementem, główną przyczyną, dla którego właśnie zrealizowaliśmy ten projekt. I tutaj skupiliśmy się na takiej metodzie badawczej, którą były wywiady z seniorami i seniorkami z okolic. Oni opowiadali nam o grach i zabawach, a to nam posłużyło do tego, oczywiście znanych również nam, ale także wiele lokalnych zabaw, które polegały faktycznie wynikało z przykład piłki z sierści krowiej. Coś, czego faktycznie w innych miejscowościach no, się nie pojawiały. Ja przynajmniej nie spotkałam się w żadnej literaturze z czymś takim jak piłki filcowane z sierści krowiej, a tam o tym właśnie przeczytaliśmy. I to nas
skłoniło do szeregu działań, między innymi wykorzystując nowoczesną technologię, systemy Arduino, które są taką metodą na tworzenie interaktywnych zabaw i przekładaliśmy tą metodykę dawnych gier i zabaw na właśnie bardzo konkretne przykłady wykorzystujące nowe technologie, które są bliskie młodzieży, bliskie dzieciom i które też w jakiś sposób były takim wabikiem do tego, żeby młodzież w te gry zagrała, jednocześnie dowiadując się czegoś o obyczajowości. Czyli widzicie Państwo, to jak gdyby tym tematem wcale nie była konkretna, nie wiem, przestrzeń architektoniczna, tylko praktyka związana z grami i zabawami. Tak jak tutaj też widzimy bardzo tradycyjną grę w klasy, która została przełożona na rodzaj interaktywnej gry w pytania i odpowiedzi. Tutaj widzą Państwo podwórko przy ulicy Krasińskiego w Warszawie. Jedno z takich tradycyjnych podwórek osiedli, które powstawały w latach 50-tych, 60-tych, osiedli robotniczych. I na tym podwórku, no w tej chwili właśnie, znaczy z chwilą, kiedy realizowany był ten projekt, niewiele się działo. Zaczęliśmy docierać do historii związanych z tym podwórkiem. Okazało się, że na tym podwórku była fontanna, w której to bawiły się dzieci. Ta fontanna była naprawdę takim terenem twórczej aktywności, zabawy, radości. To jest, no, przynosiła nie tylko ulgę w upale, ale także była po prostu była terenem do zabawy i postanowiliśmy to przełożyć na język sztuki. Ta fontanna skłoniła nas do szeregu rozmów, działań, właśnie rozmów ze starszymi mieszkańcami, którzy tą fontannę pamiętają, do zbierania fotografii właśnie upamiętniających to miejsce. I powstała instalacja z pomocą miejscowego twórcy i też oczywiście skonstruowana fizycznie z pomocą rąk mieszkańców i mieszkanek. To jest taki kalejdoskop, jak Państwo tutaj widzicie. Kalejdoskop, w którym zamknięte są właśnie zdjęcia, dawne zdjęcia podwórka upamiętniające tą fontannę. Ona trochę przypomina fontannę, jest zrobiona z rurek PCV, które są związane z wodą, więc taka instalacja właśnie stanęła upamiętniająca. I zobaczcie Państwo, taki przedmiot w przestrzeni podwórka już skłania do jakiejś refleksji i jest też elementem działania twórczego. Dodam tylko, że naprawdę to nie były wysokie koszty, bo to kwestia tych rurek, które zresztą chyba wzięliśmy z recyklingu. Naprawdę zamknęliśmy się w kilkuset złotych, jeśli chodzi o wykonanie już potem tej instalacji. Czwarty przykład to jest przykład z Warszawy, gdzie no w Warszawie to ta lokalne dziedzictwo i w ogóle dziedzictwo kulturowe, no jak w każdym większym mieście, jest po prostu bardzo bogate. To można przebierać na kartach historii Warszawy do tego, żeby wybierać jakieś właśnie motywy. Ale my zajęliśmy się takim odchodzącym i to właśnie wynikało głównie ze spaceru. Także tutaj jaką metodę przybraliśmy? Z pewnością był to spacer badawczy, gdzie moje oko wychwyciło budki telefoniczne, które już wtedy zaczęły znikać z powierzchni miast. Znikać, bo to były początek właśnie pierwsza dekada XXI wieku, chyba w zasadzie początek drugiej dekady. I to już był na tyle rozpowszechniony system telefonii komórkowej, że czas budek telefonicznych dobiegał końca, więc postanowiłam coś z tym zrobić, zadziałać i
11 budek telefonicznych w mieście stołecznym Warszawa w ręce artystów i artystek, którzy po prostu te budki na jakiś czas zaaranżowali w inny sposób. I tu widzicie Państwo ławeczkę do spotkania, która powstała w jednej z budek. Tutaj widzicie Państwo budkę, która miała izolować od hałasu, miała być takim miejscem wyciszenia, miejscem, do którego po prostu wchodzisz, możesz się odciąć od hałaśliwego miasta, wyciszyć, zebrać myśli. Widzicie Państwo budkę z oklejoną różową folią, która ma być takimi przysłowiowymi różowymi okularami, przez które inaczej patrzymy na świat. Taki był zamysł artystki. I też tutaj zobaczcie Państwo, wystarczy właśnie koncepcja, pomysł, być może konsultacja z artystką, artystą, po to, żeby właśnie zawirusować tą rzeczywistość, spojrzeć na nią inaczej i właśnie wykonać coś takiego, co już jest działaniem twórczym. I właśnie też właśnie Was zachęcam do takiego działania, że niekoniecznie trzeba zrobić bardzo skomplikowane projekty, długie filmy, coś kosztownego. Wystarczy po prostu twórczo przyjrzeć się rzeczywistości, zadziałać w jakiś taki sposób, zawirusować tą sterylną rzeczywistość, czy taką rzeczywistość, którą znamy, żeby osiągnąć bardzo ciekawy efekt artystyczny. A tutaj była właśnie mowa o fabrykach i o przedmiotach seryjnej produkcji, to ja opowiem o takim projekcie zrealizowanym w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu. I to było miejsce naprawdę silnie związane z Warszawą i silnie związane z Żeraniem. W zasadzie cały targówek przemysłowy to była sypialnia dla pracowników i pracowniczek tej właśnie fabryki, która bardzo silnie oddziaływała na ludzi, na ich relacje społeczne, na w ogóle ich relacje z ich życiem, z ich pracą. Ja potem docierając do pracowników i pracowniczek, robiąc z nimi wywiady, właśnie bardzo często otrzymywałam zupełnie niezwykle wzruszające historie o tym, jak pani, która tak bardzo tęskni za fabryką i za pracą w fabryce, codziennie przychodzi do fabryki karmić koty, które tam zawsze karmiła, jak była pracowniczką, ale to była naprawdę historia o silnej emocjonalnej więzi i dokładnie tym są zakłady przemysłowe. Bardzo często właśnie zakłady przemysłowe, które przestały funkcjonować, tereny po dawnych zakładach przemysłowych, to jest super okazja do działania społecznego, w ogóle do lokalnej diagnozy, do zrobienia coś z tym tematem. I tutaj zaprosiliśmy do współpracy artystów i artystki po to, żeby z przedmiotów seryjnej produkcji, takie, które schodziły codziennie z taśmy produkcyjnej, zrobiły przedmioty unikalne do domów, jako takie pamiątki, przedmioty upcyclingowe, takie zaprojektowane, które miały właśnie wejść do domów pracowników i pracowniczek fabryki. Efektem finalnym były właśnie instalacje tych przedmiotów w domach pracowników i pracowniczek. Kolejnym przykładem jest już właśnie wspomniana przeze mnie historia wykopaliska archeologicznego w Legionowie, gdzie dokopano się właśnie śladów dawnej kultury przeworskiej i jest to wydarzenie, jak w ogóle sama kultura przeworska jest jakimś ważnym wydarzeniem w dziejach historii Polski. Tak, samo to wykopalisko archeologiczne jest wydarzeniem w dziejach historii Legionowa. I takim działaniem twórczym, które wykorzystało właśnie ten motyw, był szereg działań z motywem tego wykopaliska. Tutaj widzicie Państwo kadry ze spektaklu teatralnego, który się odbył no właśnie w bibliotece legionowskiej i właśnie był inspirowany historią wykopalisk, ale powstała też instalacja
Instalacja piaskownica archeologiczna, gdzie zatopiliśmy w dnie tej piaskownicy. Piaskownica w ogóle nawiązuje kształtem do bardzo uproszczonej mapy Legionowa. W dnie zakotwiczyliśmy przedmioty, które wykonali uczestnicy zajęć ceramicznych. Uczestniczy zajęć ceramicznych, przepraszam najmocniej. Przepraszam najmocniej, już wracam do Państwa. Zajęć ceramicznych. To były przedmioty właśnie związane z tymi wykopanymi podczas tych archeologicznych odkrywek. A to jest właśnie projekt, o którym już Państwu trochę wspominałam. To nie jest mój projekt, to nie jest projekt naszej organizacji, z którą współpracowałam przez 12 lat, tylko to jest projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury, a rzecz dotyczy Szydłowca, który jest dość bogaty, jeśli chodzi o historię. Jest tam i kolegiata, i sporo zabytkowej architektury. I naprawdę można byłoby powiedzieć, że to dziedzictwo takie architektoniczno-kulturowe jest szerokie. A właśnie niesamowity był projekt, który wykonał, który był udziałem słynnego zresztą artysty Pawła Althamera, bo on dotyczył tuningowania właśnie aut. Tomasz Rakowski, taki antropolog w książce Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, opisuje popularny w tej okolicy właśnie motyw tuningowania samochodów i rozwijającego się wokół tego tuningu, rozwijającej się kultury takiego grupowego słuchania muzyki. I też często mieszkańcy Szydłowca zapytani, czemu tak się dzieje, odpowiadali, że to jest właśnie ich sposób na spędzanie czasu wolnego. Bardzo często wskazując jako powód właśnie brak propozycji rozrywkowo-kulturalnych. I powstał projekt autobusu, złotego autobusu. Paweł Althamer zaprojektował autobus, w którym właśnie ludzie będą mogli się spotykać wokół słuchania muzyki, ale też swoich po prostu, nie wiem, pasji i zainteresowań, czyli taki jeżdżący autobus pełen inspiracji i taki autobus integracji, który został oczywiście stuningowany przez miejscowych specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Ale właśnie bardzo fajne i to myślę, że to jest jakiś taki bardzo jaskrawy, fajny przykład. I do tego tym też bym Państwa namawiała, żeby właśnie poszukać wśród złotych rączek, zbieraczy, pasjonatów, wiecie, hobbystów, bo twórczość i w ogóle kreacja naprawdę ma wiele wspólnego z wynalazczością, taką, która dotyczy codziennych spraw. I wokół tego naprawdę fajnie jest budować, to jest tak blisko życia, więc to jest naprawdę ciekawe zająć się takim tematem, który jest właśnie blisko naszych spraw codziennych. A to jest przykład na działanie w miejscowości. Ja mieszkam, tak jak Państwu powiedziałam, w Rajszewie, które słynie z hodowli sałaty, a chwilę wcześniej mieszkałam w bardzo podobnym zagłębiu sałatowym, w miejscowości Wieliszew, też podwarszawska miejscowość, która właśnie słynie z upraw szklarniowych. I nagle poproszona o to, żeby zrobić jakiś projekt o lokalnym dziedzictwie, o lokalnej historii, wcale nie sięgałam właśnie do historii, tylko sięgnęłam do tego, co widać tu i teraz. A to są naprawdę zupełnie niesamowite, jak Państwo tutaj widzą na fotografiach, podskórne krajobrazy, których nie widać gołym okiem, bo przykrywa je zazwyczaj szczelnie folia albo szkło, często pokryte białym wapnem, więc naprawdę nie widać, co się tam dzieje, a to są zupełnie niesamowite, czasem nawet egzotyczne krajobrazy. I to właśnie było punktem wyjścia. Ta lokalne dziedzictwo w postaci po prostu praktyk ogrodniczych.
Działanie, które wtedy nam towarzyszyło, to są też szklarnie nieczynne, też w ogóle bardzo interesującym przykładem było to, w jaki sposób ludzie wykorzystywali niedziałające już szklarnie i tworzyli tymczasową architekturę. I to też była taka fajna opowieść o tym, w jaki sposób właśnie wykorzystać, zrecyklingować architekturę, bo to są składy budowlane w dawnych szklarniach, nawet ja wchodziłam do fryzjera, który był przerobiony z jednego małego fragmentu dawnej szklarni. I w domu ogrodnika powstało działanie, które właśnie nawiązywało do tej tradycji ogrodniczych, a ono też udział w tym działaniu miał miejscowy architekt, projektant, który zaprojektował wspólnie ze mną rodzaj instalacji ogrodowej, która miała odstraszać krety, odstraszać, naprawdę nic im nie robić, absolutnie. Wszyscy mamy tutaj bardzo określoną relację z istotami nieludzkimi i na pewno ich nie krzywdzimy. Odstraszamy od upraw. I to była właśnie instalacja zaprojektowana, wykonana, i przez weekend można było do tego domu ogrodnika przyjść i wykonać sobie taką instalację. Potem ją gdzieś spersonalizować, pomalować. I naprawdę, wierzcie mi Państwo, bo to była miejscowość, w której mieszkałam, i wtedy jeszcze miałam małe dzieci i chodziłam na spacery z tymi małymi dziećmi. Potem widziałam te instalacje w ogrodach i one, no, naprawdę super, super fajnie wyglądały i też przypominały tą historię. Tak, i to było wszystko. I zamknęłam się w godzinie czasu. Zatrzymam udostępnianie, tak żeby jeszcze móc się z Państwem pożegnać. Przepraszam Państwa za te problemy techniczne, jakie wyniknęły tutaj w międzyczasie. Starałam się jakoś na bieżąco zareagować. Korzystam z uprzejmości najwspanialszego Domu Kultury, cudownego miejsca, Dom Kultury Śródmieście, w którym się mnóstwo dzieje, jak to w każdym Domu Kultury, i to jest tak na dobrą sprawę coś, co mnie wzrusza i cieszy, chociaż mam nadzieję, że Państwu nie odebrało to przyjemności odsłuchiwania. Trzymam za Was kciuki. Proszę o kontakt przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w momencie, kiedy będziecie Państwo mieli jakieś pytania. I bardzo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za dzisiejszy udział. I dziękuję Centrum Edukacji Obywatelskiej za zaproszenie.